Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Enklawy Marzeń. No i niestety ten mały brzydal, o tu, El Bandito, pobudził mi wszystkich w domu. Więc miejmy nadzieję, że przynajmniej część z nich pójdzie dalej spać. Chyba tak. Przy okazji w nocy wróciła Basia oczywiście z pracy i dostała awans nareszcie na różdżkarkę. Dlatego ten samochód teraz tam stoi, ale no, ona musi się wyspać. Teraz możesz wykorzystywać swoje talenty ku pomocy lokalnym organizacjom w różnego rodzaju poszukiwaniach, poczynając od zaginionych dzieci, a na żyłach wodnych kończąc. Zyskasz w ten sposób zainteresowanie lokalnych władz. Godziny pracy bywają nieco dziwne, ale praca jest zdecydowanie interesująca. No, jak dla mnie nie są aż takie dziwne, od 6 do 15 nie jest tak źle, biorąc pod uwagę, że teraz cały czas pracowała w nocy. Także niech ona sobie jeszcze śpi. Niestety dużo sprzątania nas tu czeka. I ogólnie mam dzisiaj bardzo, bardzo niecny plan na odcinek. Tak, ona jeszcze dzwoni po tego hycla, chociaż wydaje mi się, że ten już sobie poszedł. No ale... tak, nie przyjedzie. Także... Dobra, myślę, że Marek mógłby już wstać i ogarnąć jakieś śniadanie. Dla nas reszta niech jeszcze śpi. Ty jak się wyśpisz, to możesz to pozmywać trochę. W każdym razie, taki plan na odcinek, ponieważ ostatnio... chyba nasz Akuhej się zezłościł za pomocą ręki Gina chcieli tutaj podpalić nam naszą boginię miłości. O, przyszedł chyca. Chcieli podpalić naszą boginię miłości i w ogóle Akuhej robi się bardzo niecierpliwy, ponieważ bardzo dawno nikt nie zginął. Tutaj jedynie Jan został tutaj pochowany. Swoją drogą on gdzieś tam latał jako duch, ale to wcześniej, już teraz go chyba nie ma. W każdym razie... A ty miałaś spać. Ty zresztą też. Nie plotkuj. Co za ludzie. Jakie pozdrów. Też byś mógł pomóc pozmywać. Ekstra. Zablokujcie się wszyscy. Czemuś ty zlazła w ogóle na dół? Idź spać, głupia kobieto. Ja tu chcę myśl dokończyć. Dobrze. O! A nie, to telefon pewnie, że Basia nie poszła do pracy. Ty, młody, już nie zmywaj, tylko weź ten talerz. Dobra, czekajcie. Moment, muszę ogarnąć tą moją rodzinę. Ty śpisz, ty jesz, po czym pójdziesz skorzystać, wziąć prysznic i włączysz sobie telewizor. Ty idziesz spać, ty idziesz jeść, ty sprzątasz, super. Potem posprzątasz inne rzeczy, tu widzę masę innych. Dobra. A ty na razie, nie wiem, potem pograsz z Ginem, a potem się zastanowimy. Tak więc Akuhej się zezłościł, dawno nie było żadnych ofiar, dlatego w tym odcinku się postaramy dla niego o specjalne ofiary. I pomyślałam, że możemy zrobić imprezę. Zrobimy imprezę. Nie pamiętam już dokładnie, jak wyglądały imprezy w The Sims 1. O, tu trzeba coś jeszcze naprawić. Ale chyba nikt nie potrafi... Kto ma technikę? Ty masz technikę. No i ja mam technikę. Dobra, to ja naprawię. Także nie jestem do końca pewna, jak działały te imprezy, bo już nie pamiętam. Ale wydaje mi się, że działało to na zasadzie, że ja nie zapraszałam bezpośrednio
jakby ludzi, tylko właśnie przychodzili chyba jacyś przypadkowi ludzie. Ale to zobaczymy. W każdym razie ja na nich będę grzecznie czekała. Grzecznie czekała z tym oto pomieszczeniem. Tadam, powstało na tyłach domu, żeby się nikt nie domyślił, że tu coś stoi i wcale tego nie widać. O, i tak by the way, to możesz tutaj o, posprzątać. I tu jeszcze posprzątać, i tu jeszcze posprzątać potem. Także tutaj mamy kominek oczywiście i bardzo łatwopalny przedmiot, który świetnie się pali moim zdaniem, czyli stół bilardowy. Więc myślę, że jak już nasi goście przyjdą, wpuścimy ich do tego pomieszczenia, tutaj ich zamkniemy i, że tak powiem, niegrzecznie spalimy. Będzie stos specjalnie dla Akuhei. Także... Okej. Okay. Łody do szkoły. Dobra, zaraz powinien chyba skończyć jeść. Oczywiście, że pieniądze. Dobra, skończ już to jedzenie. Niestety z tego tytułu musiałam pozbyć się naszego... Super! Musiałam się pozbyć naszego bąbelka z tyłu domu. No bo niestety nie starczyło pieniędzy, ale teraz sobie chyba go odkupimy. O, prawie, jeszcze 1000 i będziemy mogli odkupić. Także spoko. Ja się tu narozrywkuję też jeszcze. Ty sobie tu kończysz jeść. Dobra, wy sobie odsypiajcie. Aha, nie, stój. Tu musisz naprawić ten głupi ekspres. Przykro mi, nikt nie ma techniki tak rozwiniętej jak ty. Może jakiś kryminał? Dobra, ona to powinna sprawnie naprawić. Okej, super. Sobie pograj troszeczkę jeszcze. Tą imprezę jakoś planowałam bardziej po południu. Zobaczymy, jak to jeszcze wyjdzie, bo chciałabym ogarnąć trochę ten dom. Tobie wszystko spada tak bardzo. Dobra, przygotuj jakiś napój, może się trafi... Dobra, ty już skończ oglądać też tą telewizję w sumie. Może zabij karaluchy, bo też nam pozostawały. Tak, niestety świnka morska... dzięki w ogóle za podpowiedzi co do tej muzyczki. To prawdopodobnie właśnie była świnka morska, że odeszła. Ale niestety... No, niestety musiałam się jej pozbyć. Że tak powiem. Nasza śmiercionośna świnka morska, no. Musiała odejść. Do krainy świnek. O, akurat niebieski napój. Wypij. Matko, to też ma, kurczę... W ogóle chciałabym poddać pod dyskusję pewien pomysł, to znaczy chciałabym zmienić trochę zasady, być może. Zastanawiam się w sumie nad tym. Możecie właśnie mi dać znać, czy... jak wy to widzicie. Ale wydaje mi się, że byłoby całkiem fajnie, jakbyśmy mogli... Znaczy, jakbym mogła tutaj dokupić im Kościldę, chociażby, żeby mogła chociaż trochę pomagać w domu, bo niestety
sprzątanie tego całego domu zajmuje masę czasu i nawet dwoje simów nie do końca wyrabia z tym wszystkim. Także to jest pewien problem. Aha, ty już wstałaś. Tam nie plotkuj. Aha. Dobra, to skorzystasz tutaj, weźmiesz tu prysznic i pójdziesz wziąć talerz i ty też sobie pójdziesz wziąć talerz. A ty, mój drogi, miałeś te karaluchy jeszcze. Już wszystkie? Okej. Dobra, to teraz w takim razie pościel łóżka. Grzecznie. Dobra. Co ty masz jeszcze? Aha, to. Okej, spróbujemy może jeszcze jeden napój zrobić i tą imprezę ogarnąć. Chciałabym też spróbować, że tak powiem, poświęcić któregoś z naszych, ale zobaczymy jeszcze, kto będzie, czy to poświęcenie wyjdzie, czy nie. No w sumie przypadkowych simów lepiej poświęcić ze względu na to, że ci, którzy już tutaj są w naszym domu, po prostu mają już jakieś rozwinięte punkty umiejętności i tak mi szkoda tego, że to jest niepojęte. Okej, okay, posprzątała wreszcie to drzewo. Masakra. Potem tu będziesz wyrzucać to wszystko. Nie, już się zepsuło. Zofia nie ma co jeść. Czy ty masz jakieś punkty... O, masz jakieś punkty gotowania. Dobra, to sobie zrób obiad. Dobra, ty tam sobie rób co chcesz. Ty sprzątasz. Ty też byś mógł posprzątać. Taka łóżka chciałam. Okej, dobra. Myślę, że będzie gites. Zrób jeszcze ten jeden napój. O, akurat idealnie. Mam nadzieję tylko, że podniesie ci odpowiednie wskaźniki, żebyś nam tutaj nie padła na tej imprezie. No, no, no. O, właśnie, może ja jeszcze... O, szkoda, że energii nie podniosło. Ja zrobię może jeszcze jedną rzecz. Ja nie pamiętam, czy był tu taki ten stół bufetowy na imprezy. Ale nawet jeśli jest, to czuję, że nie będzie nas stać. Nie, no to raczej nie, to nie, to nie. Był ten tort taki śmieszny na balangi. Ale czy był taki stół bufetowy, jak był w poprzednich Simsach? Może tu? Nie, bo tu będą raczej wszystkie stoły. Sprzęciagie. O, 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 właśnie. O, ten jest najtańszy, to możemy wziąć ten. Bo w ten sposób ich tutaj zwabimy. Też na jedzenie. O. I postawimy tu jakieś, nie wiem, najtańsze kanapy. O. Dobra. Dobra, to ja już może tutaj wstawię jakieś drzwi. Żeby simowie mogli tutaj... O, możesz nakryć stół. Albo nie, ty zamówisz imprezę, a ty możesz nakryć stół. O. A potem możesz, nie wiem, rozrywki napełnić trochę. A
ty załatwiasz. O nie, idą rachunki. Matko Lodzia. Ach, te nazwy. Teraz jak się to robiło? Bufetowy. Zaproś na przyjęcie. O. Zaraz zobaczymy, czy mi to wyjdzie w ogóle, ten mój niecny plan. Jak to zazwyczaj czasami nie wychodzi do końca tak, jakby się chciało. Dobra, idziesz zrobić ten stół. Super, dzięki za zaproszenie. Brzmi świetnie. Zaraz wpadnę i przyprowadzę paru przyjaciół. Jeśli zaprosisz kogoś, jeszcze będziemy mieli wspaniałe przyjątko. A jeszcze by tam jakaś muzyka się w sumie przydała. A ty czemu tu idziesz? Przecież jesteś głodna. Czemu ty nie zrobiłaś sobie jeść? Skomplikowane rzeczy. Aha, miałam to... muzykę jeszcze ewentualnie. Wszystko takie drogie. Tego nie mogę postawić, bo nie ma stolika. Dobra, na beli siana będzie. Dobra. Zobaczmy, co ona tu poda. Ło, całkiem fajne rzeczy. Jakieś ciastka, chipsy. Sushi! Nie, to chyba nie jest sushi. Najgorzej u niej z energią. Niech się napije kawy. Wow! Okej. Zebrała się całkiem sporo, fajna grupka. Dobra, nie możesz się teraz napić. No, no, nie pij już tej kawy. Aha, oni się sami wprosili. Wszyscy poszli akurat. Dobrze. Dobrze, im was więcej, tym lepiej. Okej. No, tylko się tak trochę zablokowaliście. Dobra, ja się boję, że mi zaraz uciekną stąd. Tylko, że Basię trzeba teleportować, że tak powiem. Okej. No, właśnie. Dobra, idealnie. Ale nie, muszę jednak jakiegoś mojego Sima tu posłać, bo musi zapalić kominek. Dobra, Daria, podejdź tu. I tak jesteś w sumie w kiepskim stanie, to mogę cię poświęcić. Tylko mam nadzieję, że tu przybiegniesz. Szybko, zanim oni mi stąd uciekną. Co ty możesz robić? Ty masz mało rozrywki, graj. Nie, tylko nie idźcie stąd. Wiecie... Czekajcie. Ja się boję, że oni mi stąd uciekną. Ja tu muszę wszystko przygotować. Daria, chodź tu. Szybciucho. Fajna czempreza, patrzcie. Wszyscy się świetnie bawią. Nie mają nawet bilard. Co z tego, że za chwilę to wszystko spłonie dla chwały Akuheja? No chodź tu. Aha! Okej, ona tu idzie. Gdzie ten mim? Zaraz będzie najgorsza impreza, bo wszyscy spłoną. Aha, ten się bawi. A co ty robisz? Nie maluj. Przygotowuj napoje, jak już. Gdzie ten mim? A tu jest, mim Miłosz. Proszę wyjść.
Dobra, nie. Ja chcę tu. O, tu, tu, tu. Wiesz co? Nie, nie ty. Daria, chodź tu. Dobra, teraz musimy szybko tu zrobić przejście, żebyś weszła do środka. No szybko! Dobra. Nie to. Nie jest używany! Wydaje wam się. No nie wierzę. Nie. Kurde, przez to, że on chce wyjść. No chce mi uciec, skubaniec! No dobra, trudno. On jeden nam ucieknie, bo i tak mamy sporo naszych. Co prawda ćwirowie nam spłoną, ale no trudno. I chyba są tu nasi przyjaciele nawet. A trudno, znajdziemy sobie nowych. Co tam? Więc Jacek, zostałeś oszczędzony jakimś cudem. Chyba nasza bogini miłości za bardzo cię lubi. Muszę cię potem jakoś tutaj ogarnąć może. Dobra. Daria. Ogarnij rozpalanie kominka. Ale wszyscy nieźle się rzucili na ten stół. Aha, tylko ten... Super, więcej problemów. O, może teraz? I weź się odsuń. W sumie to moglibyśmy ją uratować stąd, ale... Czy mogę bliżej jakoś? No, chyba nie. Dobra, spróbuję bliżej jeszcze tą kanapę dać. Okej, okay. I nie wiem, możesz tutaj... O, poobrażaj. Ludzi. Niezła impreza. Widzę, że nie tylko oni się obrażają. Henryk na oczach Majki, tańczysz z jakąś Manuelą? No wiem, macie problem. Nie mam wyjścia. O, właśnie, możesz sobie z tym pogadać. Napełnij sobie towarzystwo. Jak tam ci idzie? O Jezu, znowu zielony. A ten się przyssał do ciebie, widzę. A ty się oczywiście zapomniałeś, widzę. A czy ktoś tu jest jeszcze głodny? Dobra, zjedz sobie coś. Skorzystaj i może trochę energii jeszcze, trochę rozrywki jeszcze. Ty już może zostaw to też i nie wiem, skorzystaj. Wykąp się. Dobra, a my wracamy na imprezę. Tylko kurczę, nic się nie chce zapalić. Zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą. A czekajcie, da się ten... Nie, bo on jest już tutaj na granicy. Aha, bo tam jest jeszcze talerz jakiś. Czekajcie. Da się ten talerz przesunąć? O. Jeszcze tą kanapę przesunę, jest to... Nie. Już bliżej się nie da, więc to jest takie maksimum. Tu też jest maksimum. Ja jeszcze powieszę jakiś obraz. O. Tu. Tu.
Tu, dobra. Dużo klaunów. Miejmy nadzieję, że to jakoś pomoże. No. No, oglądajcie sobie, oglądajcie. O, pięknie! Pięknie się zajarało! Cudownie! Nie ma wyjścia, wszyscy zostaniecie pochłonięci przez wolę Akuheja. Nawet dzisiaj pozwolę się wam nie modlić do bóstw, bo tutaj... Chociaż do bogini miłości to by wypadało. Czekajcie, co dawał ten napój? Aha, szatański klon. Dobra, zostaw na razie tego szatańskiego klona. Tu. Ty się pomódl, bo ty jesteś, wiesz, wierna zasadom i w ogóle. Ty masz zaraz ten samochód. O 20:00, dobrze, muszę to pilnować. Ty też byś mógł tutaj w sumie zajrzeć i ty tym bardziej, młodzieńcze, tylko wyłącz ten komputer. Okej. No a ty tutaj płoniesz. Ach, co za cudowny widok. Uwielbiam, jak Simowie wokół tych wszystkich płomieni jeszcze płaczą, krzyczą. Wiem, jestem sadystką, ale... No ale zapalcie się też od tego ognia. I w ogóle czemu wyłączyliście... Ja myślałam, że wyłączone jest radio. Przecież taka fajna impreza. To się chyba i tak będzie cały czas rozprzestrzeniać, mam przynajmniej taką nadzieję. Że zaraz Simowie też powinni się zacząć palić. Okej. Okay. Ona tam zemdlała w tych płomieniach. Dobra, ta skończyła. To... Co ty jeszcze możesz zrobić w sumie? Nie możemy nic za bardzo naładować. Nie wiem, to idź spać na razie. A, dobra, ty poszłaś do pracy. Ty poszłaś się wykąpać. Aha. Jeszcze mogłabyś pograć. Kurzo! Jeszcze nikt nie płonie? Jak to? Taki ładny ogień. Nie wiem, może spróbuj ugasić. Boże, mają coraz mniej miejsca, a i tak nikt się jeszcze nie pali, nie? No! Nareszcie się ktoś zapalił. Tylko, że to jest moja simka, a reszta? Nawet mroczny kosiarz się tutaj nie dostanie w sumie. O, a jednak jest. Czekajcie, bo ja... Daria śmierć w płomieniach. Dobra, to w sumie możemy zostawić. Bo tam chyba jakieś zdjęcia też dawałam, jak ten umierał. Jan, pierwsza ofiara Akuhej. Dobra, to potem jak postawimy jej nagrobek, to jeszcze zrobimy zdjęcie. Tylko kurczę, co całą resztą, no! Hmm.
O, jest! No, nareszcie! Ej, to jest piękny obrazek. Specjalnie dla Akuhei. Trzeba koniecznie mu zdjęcie tutaj zrobić. Specjalna ofiara dla Akuhei. Pięknie. Cudownie. Dobra, myślę, że ty możesz iść spać. Ty potem też będziesz mógł iść spać. No już też jesteś zmęczony. Dobra, ty tam możesz... Aha. Tu jesteśmy. Tu. Ciekawe, czy pojawią się nagrobki tych ludzi. Tutaj, ale wydaje mi się, że tak. Wow, ale czekajcie, zrobiło się jakieś... Aha, Jan, Majka... Tak, kolejny Jan. Tylko... Problem w tym, że mi spłonie chyba ten nagrobek, czy nie? Nie wiem, gdzie się pojawił ten nagrobek. To jest pewien problem. No, ale trudno. Nadal troje simów zostało, hej! Powinni mi ten nagrobek dawać gdzieś do wyposażenia rodziny czy coś. Aha, ten już sobie idzie. Dobra, ty już też zostaw i po prostu idź spać, bo też musisz wstać wcześniej. Ło, teraz się stół zapalił. Tak, super. Już się kominek nie pali, ale cały czas się pali wszystko dookoła, więc... A nie, jest ten nagrobek, tylko... No i tak musiałoby się przestać palić. Obudź się. Dobra, już zostaw tego Akuheja. On zrozumie. Tutaj mam mnóstwo... nowych ofiar. Tak, bardzo mi przykro. Tylko ci się nie chcą zapalić, no. A już kominek się nie pali. Potrzymamy ich tu jeszcze trochę, może się uda. W ogóle tak koso sobie siedzi tutaj. Trochę to przyspieszymy. Tak, super. Ała, 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 ała. O, o! Ten się pali, super. I znowu. Ty to masz dzisiaj ręce pełne roboty. Aha, nie mogę ruszyć na grobku, póki się pali. Ciekawe, czy to tak będzie płonąć bez końca? Czy kiedyś się skończy? Może będziecie miały szczęście i was oszczędzi ten nasz bóg Akuhei. Tak na razie wygląda na to, że chyba was oszczędzi. Niestety, nie wszyscy simowie spłonęli. Wszyscy śpią? Grzecznie? No.
O, niestety się wypali. Teraz nie jestem pewna, nie, bo tutaj chyba nie jest opisane, który nagrobek do którego. Ale w sumie mogę was umrzeć z głodu, tylko nie jestem pewna, czy się da. O, czekajcie, bo to chyba jest duch. Tak, Janek się kręci po okolicy. Ciekawe, czy będę mogła was umrzeć z głodu. Zobaczymy. To jest na pewno naszej tej. Kurczę, nie są podpisane te nagrobki. Szkoda. Bo ja nie pamiętam, co do kogo należało. Wiem, że to do naszej należało na pewno. To chyba do ćwira. No, mamy 7 przyjaciół, nie 9. Nie jestem pewna, czy to do Majki, czy to do Majki. Dobra, uznajmy, że to do Majki. O, mam większy nagrobek. A to do tych randomów innych. Okej, będziemy powoli kończyć ten odcinek, bo on w sumie długo trwa. Potem tu dam jakieś kwiaty, albo może ten cmentarz gdzieś przesunę. Wow, aż 3 duże nagrobki nam się zrobiły. Dobra, jeszcze... Aha, jeszcze bym sprawdziła, czy uda się ich zabić do końca. Dobra, Zofia wróciła do domu, to... Może iść spać. Tylko ta za niedługo będzie musiała wstawać. Dobra, niech ona wstanie i zrobi sobie jakieś jedzenie. Mam nadzieję, że nie spali. Ona nic nie ma gotowania. No nic, to najwyżej zrobimy tutaj takie polsatowe cięcie. Swoją drogą, tutaj chyba nie ma żadnych opisów imprez czy coś takiego. Właśnie nie wiem, nie jestem pewna, że impreza była udana albo nieudana. No, nasza na pewno była wybuchowa i płonąca. W sumie mogłam tu fajerwerki też postawić. No nic. Przypuszczam, że one powinny w końcu paść z głodu, ale głowy za to nie dam. W każdym razie dowiemy się tego w kolejnym odcinku. Na razie mamy dość sporo ofiar. Bardzo się dzisiaj obłowiliśmy, zdecydowanie. Następnym razem postaramy się też o może jakieś dotacje bogactwa. Może Akuhej nas obsypie bogactwem za to, że tak dzielnie walczyłam, żeby miał tutaj jakąś pożywkę ofiarną. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, a na razie to by było na tyle. Dzięki bardzo za oglądanie i usłyszymy się w kolejnym odcinku naszej wspaniałej enklawy marzeń. No to cześć!